Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani. Słowa, którymi dzisiaj się modlę, to rozłam z Jego powodu. Dzisiaj niejednokrotnie gorszy nas to, że wszelakie dyskusje na temat różnych aspektów w Kościele powodują rozłam i to rozłam z powodu Chrystusa. Bo przecież choćby popatrzeć na komentarze w internecie pod różnymi filmami czy głoszeniem, opiniami na temat choćby komunii, czy na rękę, czy nie na rękę, głoszenia takiego, czy innego, akceptacji takich, czy nie innych form. Te wszystkie dyskusje nieraz są bardzo burzliwe, bardzo gorące i powodują też czasami rozłam. I właśnie z Jego powodu, z powodu Chrystusa. I trudno zarzucać też jakiejkolwiek ze stron złe intencje. Wszyscy generalnie mają pragnienie, by jeszcze lepiej służyć Panu Bogu, by jeszcze piękniej Go uwielbiać, by jeszcze godniej to robić. I dlatego dzisiejsza Ewangelia mnie uczy, że nie ma się co tym gorszyć, bo nawet właśnie w czasach Jezusa było tak, że był rozłam z Jego powodu. Natomiast znalazłem jakby w sercu, modląc się tym słowem, odpowiedź, co robić, gdy dochodzi do takiego rozłamu czy do różnicy zdań. Jako katolicy powinniśmy zawsze szukać odpowiedzi w magisterium Kościoła. Zawsze udać się do dokumentów Kościoła. Dzisiaj mamy je szeroko dostępne. Dzisiaj możemy w bardzo łatwy sposób w internecie znaleźć dokumenty, które traktują o konkretnym problemie, sporze czy konkretnym zagadnieniu. Dzisiaj mamy ogromną łatwość wyszukania, jakie jest oficjalne nauczanie Kościoła w tym względzie. Jestem przekonany, że 99% wątpliwości się rozwieje. Życzę więc pięknych poszukiwań za każdym razem, kiedy jesteśmy świadkami rozłamu z powodu Chrystusa, rozłamu w takim znaczeniu pozytywnym, gdzie w tych dyskusjach poszukujemy prawdy, poszukujemy jeszcze piękniejszego wielbienia Pana Boga, jeszcze godniejszych sposobów na oddawanie Mu czci i chwały. Niech nas szerzej błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z nami.